Dobry wieczór Państwu. Chciałem Wam powiedzieć krótko. Chciałem Wam pozdrowić wszystkich dziewczyny, również na TikToku, również na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie. Ja już teraz mam założone konto na Facebooku i nic nie będzie mnie oczernić, obrażać, ani nigdy w życiu blokować, ani naruszać moje prawo na TikToku i na Facebooku. Bo to wszystko przez młodzież, które oni robią, to jest do masakry. Szanowni moi kochani, czy wam nie wstyd, co wy robicie w internecie? To jest, wy jesteście dzieci nada. Wy jesteście dzieci nada z internetu, które mnie obrażacie w ten sposób. Jeżeli ktoś stawicie do ogłoszenia, to proszę bardzo, ale ja nie będę przyjmować żadnych komentarzy, bo to jest normalnie dno i wodorosty. To jest jakiś fake. Słuchajcie, proszę nie stawić do ogłoszenia ani na Facebooku, ani na ogłoszenie lokalne, bo ja sobie nie życzę na sprzedaż, bo słuchajcie, ja nie sprzedaję takiego gruntu, które mają być hektar. Ale słuchajcie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mieszkam w tym domu i to jest dom, to jest bagno, to jest bagno. I zastanówcie się z młodzieży, co wy pierdolicie takie głupoty. Otóż, słuchajcie, ja mam 25 lat i mieszkam tutaj w tym domu. Oczywiście, to nie jest dom, to jest bagno, a jeżeli jest bagno, to jest mój dom. A to jest dom jednorodziny. Rozumiesz, drogi dzieciaku i drogi hejterów? Zastanówcie się, za 10 lat, jak szybko umrzesz, to szybko będziesz padał i będziesz umierał, jak będziesz miał 50 lat. I wtedy zastanowisz się, co będziesz gadał takie głupoty, jak twój Arek, tak. Twój Antek, taki twój dzieciak, który on pierdoli głupoty i taki farmazony on robi. A człowieka, że ja nie umiem umysłowić i jestem generatorem nowych słów, oczywiście, które do mnie piszą. Dlatego chciałem wam uspokoić, drodzy hejterzy, bo sprawa się komplikuje na mój temat. To jest dwukrotnie. Dwukrotnie. Słuchajcie, to jest nękanie, jeszcze raz nękanie. A wy jesteście nękanie hejterzy, które oni was pisują w internecie. Dlaczego oni to robią? Powiedz mi. Dlaczego? Bo ludzie do mnie śmieją, oczywiście, czego oni to robią i czego stawili na TikToku zamiast szoty i nagrywać czegoś innego. Oczywiście, że ja płaczę. Płaczę z tego powodu, że nie mogę się pozbyć tego hejterów na TikToku, a monitoratorzy, oni mogą zablokować w każdej chwili, bo mam z drugiego konta i mnie to gówno obchodzi, kim jesteście. A wy jesteście narody społeczeństwa, które was możecie zesać i nadeptać za przeproszeniem, jak kura z bazurem i kura do gnoju idzie. Że dom jest brzydki, że ble, ble, ble. A może wy jesteście brzydki, co? A może wy jesteście brzydki, co? Że macie taką chałupę za przeproszeniem jak... No. I proszę nie obrażać mojego domu. Nigdy w życiu. Proszę nie obrażać w domu i mojego bagna. Bo jeden dzieciak wyśmiewa się i brzydzi nade mną, że dom jest brzydki. Że ble. Sam jesteście ble. Ani B, ani me, ani kukuryku. Pamiętajcie, ani B, ani me, ani kukuryku. Wy jesteście jak naród nieszczęsny. A w środku jesteście morze nienawiści. To dla was wasze winy, to dla was jest hejterów, które nie umieją się zachować. A ja powiem więcej, mam to w dupie. Jeżeli jeszcze raz ktoś będzie stawić do ogłoszenia, albo do ogłoszenia lokalnego, to będzie wasza bieda. Będzie wasza bieda, zobaczycie. Będzie wasza bieda. Będzie wasza bieda i będzie na policję. Jeżeli nie czytasz, to nie oglądaj. Jeżeli oglądasz na TikToku, to nigdy nie oglądaj. Palec do góry i proszę bardzo, sprawa jest załatwiona. Oglądasz na TikToku? Nie. Oglądasz na Facebooku? Nie. To proszę przysunąć do góry. A wy jesteście tacy chamstwo,
które oni robią szambo i ludzie wyśmiewają. I oczywiście ja płakałem, że ja robię błazna. To może wy jesteście błazna, które oni ludzie robią. Że ja biję matkę, oczywiście, ja biję matkę ojca. Z kogoś rodziny, ale nigdy nie biję z tego powodu. Ja nigdy nie biję matki. Przysięgam na Boga. Ja nigdy, przenigdy nie biję matki. To jest fake, to jest nagranie. Proszę tego nie oglądać, moi kochani. Ja nigdy, przenigdy nie biłem żadnej matki i żadnych rodziców. To jest jakiś fake, to jest jakieś kłamstwo. Nie rozumiecie tego? To jest fake. Zdajecie sobie sprawę, że to jest nękanie i to jest karalne? To jest na podstawie artykułu 97, paragraf 4, który do mnie mówił, a anioł, za wasze nękanie pójdziecie 25 lat do więzienia, a pójdziecie za 30 lat, jak będziecie do mnie obrazić, grubasa, brudasy i tak dalej, a wy się skoczycie jak, no... Nie będę wypominał na 10 cytatów. I wy jesteście za takie chamstwo, które was oczernia. Dla was to będzie rogi i do dupy doprawić. I będziecie tańczyć na weselu. Będziecie kwiatki wokać. I będziecie do końca życia spędzić dziewczyną. Romantyczne kuracje we dwoje, tak hejterzy? To nie ma tak, że wy jesteście chamstwo. A ja mam dla was w dupie. Mam dla was w dupie, hejterzy. Za to, co mnie wy obrażycie. Obrażycie do mnie w ten sposób, że ktoś stawił do internetu ogłoszenia i do ogłoszenia lokalnego. To będzie dla was będzie bieda. To będzie dla was bieda waszych rodziców. Ja nigdy nikomu nie dam się nastraszyć, ani kuratora, ani czego. Nie. Bo wy jesteście gnojami. Jesteście gnój, parszywy i tyle. I tyle wam powiem. Na koniec chciałem wam pozdrowić wszystkich moich dziewczyny. I dla tych, które na mnie wszystkich kochają, cała Polska, całe Suwałki i całe Sejny, pozdrawiamy serdecznie. Że jestem Beżnikowa Gwiazda. To jest jakiś fake. To jest jakiś fake. To jakiś fake. I proszę nigdy tego nie robić. Proszę nigdy w życiu tego nie robić. Absolutnie nie. Ja się właśnie na tym nie zgadzam się. I moi kochani, zastanówcie się, co wy mówicie. Ja wam powiem, ja mam to w dupie. Ja tam mam to w dupie za przeproszenie i możecie kwiatki wąchać za przeproszenie jak migdałek. Powiem krótko. Dla was, hejterzy, powinno się trzymać mocno i zdecydowanie i twardy być człowiekiem, być na mądrzejszy, a nie takie głupoty. To jest głupota, a ludzie się do mnie wyśmiewają. To jest głupota. Za to, że ja głupoty nie umiem opowiadać takim ludziom. To jest głupota. Trzeba być na mądrzejszy. A wiecie, co to znaczy? Być na mądrzejszy, być człowiekiem, a być taki chamstwo. Co ludzie obrażą, które do mnie oczernia za przeproszeniem, a ludzie oglądają, oczywiście. Cały Sejny i całe Suwałki, jeszcze cała Polska, cały świat pójdzie. Zastanówcie się, co wy robicie w internecie. Co wy robicie w internecie w sieci? To jest normalna dziecinada. Dziecinada, 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 dziecinada i jeszcze raz dziecinada. To jest nękanie dzieci. Pamiętacie, to jest nękanie. I to jest dziecinada, dziecinada, dziecinada. I tyle temacie.
kończę ten nagrywanie. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. A wasze bagno to macie zaśmierdzone, a wy wasze bagno to macie śmierdzące w waszym bloku i możecie stykać za 10-15 lat, co będzie. To nikt tego nie wie. Pamiętajcie, drodzy hejterzy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Sayonara.